Zapraszam was na kolejny odcinek. Ja jestem Steelov i kontynuujemy granie w Jade Empire. No i w dzisiejszym odcinku zmierzymy się podobno z niejada przeciwnikiem, chociaż Gao też miał być wszechpotężny, jaki się okazał, że jest. No ogólnie nie robię sobie nadziei na walkę z bossem jakimś wszechpotężnym, ale nie jest to boss związany z misją główną. A jak pamiętamy, opcjonalna walka, z którą mieliśmy do czynienia w lesie, była nie lada wyzwaniem, więc mam nadzieję, że będzie taki tym razem. Tym przeciwnikiem nie jest co prawda piąty brat Shang-Jin. Very impressive. Your win over third brother was unexpected, to say the least. Czy jak on tam się dokładnie nazywa, bo nie wiem jak to czytać. Jednak chciałbym się dowiedzieć o jego zdaniu, ponieważ on jako jedyny pasuje mi bardziej charakterem do Mistrza Świetlistego, zaś z drugiej strony właśnie wspiera Jastrzębia, czy bardziej uczy się u niego. The Black Leopard School is the most respected school in all. The school has strong leadership, but we currently suffer from having too many leaders. Too. I don't mind Master Radiant, but he is too detached and too passive. Master Smiling Hawk could regain our respect if Master Radiant would let him. Mhm. Of course. Please. Czyli gość ogólnie respektuje też obydwu mistrzów, a nie tylko tego jednego, który go uczy, ale po prostu no, czuję, że on jakiś taki nieadekwatny jest. No i wiemy, czemu też tak jest, no bo koniec końców nie żyje, więc ciężko mu było. To było dla mnie spore zaskoczenie w tym poprzednim odcinku. Jak nie oglądaliście, to troszeczkę wam zepsułem, ale powinniście oglądać, jak oglądacie już kolejny, nie? Więc mam nadzieję, że nikomu nie zepsułem tego faktu, że świetlisty mistrz właśnie duchem jest. No, mniejsza o to. I'm impressed. Tak sądziłem, że nic ciekawego nie powiedzą. Ale w ogóle mnie ta kucharka strasznie zadziwia. Czy ona coś ciekawego nam w ogóle może powiedzieć? Bo troszeczkę tak bym sobie wyobrażał tą negatywną żonę naszego pantoflarza Ho. Dlaczego jesteś cały czas taka zła? Because I have to deal with little runts like you all day long. Jezus Maria, dobra, to ja może jednak pójdę przez tym mistrzem porać. On wydaje mi się adekwatnie mniej groźny. I should have killed you sooner. You had such promise, but in the end you were just like second brother. Soon you will share his fate as well. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz Świetlistego? Radiant is dead. His time has passed. Now is the time for the living. Help me destroy him and I will make this school more powerful than ever before. Now you see why I need you. You have the power to deal death to the spirits, to Radiant. I will give you one chance to change your mind. Now that you have seen what Radiant truly is, help me remove him and I will reward you. Nie uważam, żeby Świetlisty jako że już jest martwy był dobrym wyborem na kontynuowanie bycia mistrzem. Zdecydowanie ten gość prezentuje lepszą tutaj możliwość, ale jest problem, że on nie jest dobrym mistrzem. Ma jakieś swoje podejście, ma jakieś swoje marzenia, ale on nie rozumie swoich słabości absolutnie i dlatego uważam, że jest słabym mistrzem. Z drugiej strony mam nadzieję, że Świetlisty Mistrz przekaże możliwość nauczania i w ogóle tytuł mistrza pierwszemu bratu. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie ze wszystkich. Jednakowoż prawda jest taka, że definitywnie nie chcę, żeby Jastrząb był mistrzem. Też nie chcę, żeby Świetlisty był. Przynajmniej wybór jest szary, a nie czarny lub biały. Przynajmniej dla mnie. No cóż, no niestety, nie ma jakiejś fajnej opcji, ale pijemy tą drugą. Jak sądzisz, do ciebie dołączę, to oszalałeś. I liked you, and I had so hoped we could come to some sort of agreement, but I suppose that just won't. Też nie mam do ciebie wiele, jesteś po prostu zagubionym człowiekiem, z dużym potencjałem wbrew pozorom. To chyba kucharka się jeszcze bardziej wkurzy. Now I will give you a demonstration of true skill. Unfortunately, you won't be around long enough to learn from it. Czyli zaraz zobaczymy prawdziwy potencjał nie tylko Świetlistego, ale i drugiego razem wziętych. To jeszcze z talentem gościa, który jako tako jest kujonem. On ptaszka uwolnić, już tam motylka, nie wiem co jest. Jest tak źle zrobione, że nie mam pojęcia. I widzę, że on za technikę, której naprawdę ja osobiście nienawidzę, jej też jeden z piratów używał, to jest ta technika, która powoduje dezorientację. No i póki co, jakoś tak uśmiechnięty Jastrząb nie za bardzo prezentuje sobą poziom. Bóg na jednego? No, third brother.
I have a much better use for you. Okir rufa ni nikerpa. Yeah, but that's Southampton. Now we will fit. A to zmienię Southampton. Nie wiem, wszystko racja. Jakby on nie był zagubiony, nie był dupkiem, to byłby dużo lepszym wyborem. Sądzę, że byłby genialnym wyborem, bo może jest taki, a nie inny, ale... Ma talent. Ale z tym, jak on go wykorzystuje, to naprawdę jedną słuszną metodą w tym momencie jest pozbycie się go. Zgadza się. W pewnym sensie by ją zrujnował, patrząc jak teraz się nawet zachował, choćby. Więc zapytajmy się. What? No! First brother sent me to find you. He was worried Master Smilinghawk's followers might overwhelm you. I can see that isn't the case. Najpierw zostanie pokonanie tego mistrzębia, a potem się o mnie martwi, że mnie coś losowi goście pokonają. Ale ja... Używałem tylko miecza, który kupiłem od Kowala. Wiem, że to jakiś legendarny miecz, ale... Co z tego? Niby spoko, ale... Może też jakoś tym mieczem specyficznie walczę, nie jak powinienem, więc może o to mu chodzi. W sumie... A nie, no w sumie nawet zwykły pirat walczy tak samo tym mieczem jak ja. Chociaż wiadomo, że to z uwagi na mechaniki gry, ale... Dalej, nie wiem o co im chodzi ciągle z tym strojem. Wiadomo, że czasami zajmują tego, że jesteśmy mnichem dusz, ale ja jakoś tego nie kupuję. Znaczy on właśnie może widzieć to, że jesteśmy tym mnichem, jako tak rozpoznawać, że jesteśmy coś tacy inni. Ale mimo wszystko... Taki jastrząb na przykład dzięki wiedzy, bo jednak było molem książkowym, jak było powiedziane. Jednak nie łapie tego, że... Ten styl. Za bardzo tego nadużywają ogólnie. Master, why must you leave? I still have so much to learn from you, and we need a strong master to rebuild the school. Irkana, unikasuri irkwana no kasa iriruru. Dziękuję. Przynajmniej stało się tak, jak chciałem, że on oddał temu biednemu pierwszemu bratowi. On jest już duchem, on już tego świata nie należy. Jest też, no, przecież teraz tak ograniczony, tak na wiele... Nie jest w stanie już robić tego, jak powinien. Teraz właśnie pierwszy brat powinien przejąć to. Jak może jeszcze nie jest dobrym mistrzem, ale moim zdaniem z tej trójki, którą mieliśmy jakby do wyboru po części, powiedzmy, że świetlisty jastrząb i ten pierwszy brat. Pierwszy brat jest taki. Dokładnie, brakuje mu tylko lat. Mądry wybór. Kai będzie doskonałym mistrzem. Thank you. If it wasn't for you... Well, this never would have happened. It. W porządku, tak naprawdę nie chcę być mistrzem. No w sumie naszego bohatera taka troszkę to jest stabilna robota. Jeszcze pytasz? Oczywiście, że jestem zainteresowany. I would speak with you alone, Master Radiant, before you go. If you wait outside, I will join you in a minute. I have something I would like to offer you, and thanks for your help. Żegnaj się, świetlisty mistrzu. Powodzenia! Wo ananie ifwir uk sonorok noga uk snapir. Bo w sumie nie masz za bardzo gdzie odejść. Klejnot niebieskiego błogosławieństwa. There you are. Master Radiant has gone, and I'm left to lead this school on my own.
I'll miss him very much, but at least we are rid of Smiling Hawk. I wanted to thank you for all you've done, but I also wanted to show you some items that belong to Master Smiling Hawk. I thought you might find something of interest. A więc i tak dostałem w sumie chyba nawet więcej niż dostałbym pomagając Jastrzębiowi. Ja mówię, Jastrząb jako człowiek moim zdaniem miał dużo wyższy potencjał od Kaja, ale Kaj nawet z niższym potencjałem jest lepszym liderem, ponieważ jest jaki jest. Charakter, moim zdaniem doświadczenie tej po części. No to jest dobry przykład mistrza właśnie takiego w takiej szkole nie zabójców od losu, tylko właśnie szkole walki. Powiedziałbym, że Kain pasuje bardziej na mistrza niż mistrzyni. Bo mistrzyni poza niesamowitymi zdolnościami będzie tym całym legendarnym strategiem, to tak naprawdę zgadza się. Posiada potężne nauki, ale moim zdaniem mistrzyni jest bardziej silny jako indywidualna osoba, a nie jako lider, nie jako przywódca. Fakt, jako lider właśnie jest silny, ale to nie chodzi o to, on jakby jest silny, jako że on powoduje tą siłę. A to jest taki typ lidera, który jakby powoduje, że inni stają się silniejsi. To jest taka troszeczkę inna zasada. Mistrz jest silny i może prowadzić dzięki temu słabych i robić z nich silnych. Ale nie robić z nich silnych, jak już mistrz zniknie. Tylko na jakiś czas. Po części. Zależy jak to bardzo talentowany. No mistrz jest dobrym nauczycielem, ale jest innym rodzajem nauczyciela, mistrza, aniżeli właśnie ten tutaj. Ten tutaj, szczerze powiedziawszy, bardziej do mnie przemawia, ale wiecie, że ja mistrzeli nie lubię z pewnych powodów. Niby ktoś tam napisał, nawet Mateusz, że mistrza uratował nas, przygadnął jak własnego syna i tak dalej, a ty, Silverek, go nienawidzisz. No, nie, że go nienawidzę, po prostu coś mi w nim śmierdzi przez cały czas. Czuję, że on bardziej chce nas wykorzystać do czegoś. Do czego, to jeszcze nie wiem. Chodzi mi kilka pomysłów po głowie. Ale ja czuję, że coś kuźwa jest nie tak. Tylko dobre pytanie, co? Jak ktoś przechodził, nie piszcie. Ja przyszedłem kiedyś do tej Pajera, ale nie pamiętam absolutnie, co się dzieje potem. Mam jakieś tylko przebłyski. Na przykład, że... Na pewno kiedyś wrócimy w pewne miejsce. To mam taki przebłysk, tylko nie pamiętam, co tam się działo. Że na pewno będziemy walczyć z ręką śmierci, a to chyba nikogo nie dziwi, to chyba mogę powiedzieć, nie? Bo tyle pamiętam, że będziemy walczyć z ręką śmierci, tylko gdzie będziemy walczyć? Też chyba będziemy mieli formę jedynego golema. Pamiętam takie, jeszcze mam takie przebłyski po prostu, jak każdy ma po jakimś czasie, ale nie pamiętam nic fabuły, co się tam działo potem. Tylko jakieś przebłyski, co się działo, takie screeny dosłownie mam w głowie. Jak to było, oczywiście czas też, jak przypominamy coś sobie, to już wygląda inaczej niż jak przypomnieliśmy sobie za pierwszym razem. Czy jak jeszcze to było oryginalne dla nas wspomnienie. No cóż, mniejsza o to. No, cieszę się, że mogłem pomóc. Czy mogę zrobić coś jeszcze? You're welcome to visit the school and spar with us whenever you like. The students need someone like you to knock some sense into them from time to time. Stylu walki mogę, ale ty tu jesteś mistrzem w tym momencie. Chciałbym poćwiczyć. Good. I could use a good fight right about now. O! Będę mógł z tobą zawalczyć. Rota nieskończonego umysłu i klejnot wewnętrznego geniusza. To by nie było to, co należało do mistrza Jastrzębia. Możemy się wreszcie z Kajem zmierzyć. To nie mógł Heavenly Wave? Tak, to definitywnie jest chyba Heavenly Wave. Albo to jest ten styl, który znał pierwszy. Diabeł wie w ogóle. Pokażcie mi to, czego mnie pierwszy nauczył. Pierwszy nauczył mnie paraliżującej dłoni. Pod coś wygodnego. Niech będzie piątka, paraliżująca dłoń. Okej, to jednak nie jest to, czego on używa. Aha, czyli niby atak obszarowy, ale i tak jest tylko na obszarze walki w zwarciu. Ja pierdziele. Joko porąbana technika! Co z tego, że to nic nie bije? To jest chore! A jeszcze pewnie w tym tym, jeszcze w... No, w biciu czyli jeszcze to bije swoje pewnie. Jezu, to jest chore! To jest niewymaksowane absolutnie! You're
welcome to visit the school and spar with us whenever you like. The students need someone like you to knock some sense into them from time to time. And I... Я пиндолець, свою ж мдусту! Чо то є? Чо то за щерво є? Що ж то курде ОП? Чо ж то курде брак балансу абсолюденте? Mam nadzieję, że mogę tu wejść, bo tam widziałem jakąś urnę. Można tam wejść. Po tą urnę można skoczyć tylko kiedy się zabije świetlistego. Mogę w ogóle skoczyć do pokoju... O, nikt nie oprzątnął ciała trzeciego. Ciekawe. It's about time somebody dealt with that rogue smiling hawk. Of course now I have to clean up the mess you... Czy jednak mogę tu teraz wejść, chyba to nic interesującego mnie nie ma. Drzwi zamknięte, ale można przejść naokoło. Taka się dziurka mała zrobiła po tej walce. A co to jest za styl, Boże jedyny? Co to jest? Co ja tu zdobyłem? Techniki w ogóle. Co my tu mamy? Rota nieskończonego umysłu. 5-5 skupienia, bardzo miłe. Rota jest metodą oczyszczenia umysłu i ciała przez, przez skupienie wewnętrzne człowieka. Myślą i czynem ten, kto często ćwiczył tę technikę, uzyskuje wewnętrzną siłę i jasność celu. Brzmi fajnie. A nasze nowe kameczki? Kajno zewnętrznego geniuszu. Ja cię kradzę. Tylko szkoda, że się równoważą minusy z plusami. Jakby troszkę były na plus, byłoby lepiej. Ten klejnot obdarza użytkownika wielką mądrością i zdolnościami umysłowymi. Osoba, która z niego skorzysta, powinna sobie jednak uświadomić, że ogromna i nagła moc zawsze ma swoją cenę. Zdolności umysłowe użytkownika zwiększają się kosztem zdolności fizycznych i duchowych. Osłona przed obrażeniami. Ten klejnot wytwarza wokół użytkownika aurę wiatru, która wywołuje obrażenia u każdego, kto podejmie próbę ataku. Efekt działa przez cały czas, gdy masz nałożony klejnot. Okej. Czy ja mam coś słabego? Pomyślmy. No nie bardzo. Bo to jest uzupełnienie czy za darmo. Tutaj mamy duży profit, tu mamy uzupełnienie skupienia, no mógłbym niby wywalić ducha i zaryzykować używanie tego. Zobaczcie jak to w ogóle działa, najpierw to zmienimy sobie. Bo widzicie, jest całkiem sporą ilość paska, żeśmy stracili. Dobra panie i panowie, jednak uprzętnęliśmy już chyba cały temat Szkoły Czarnej Pantery. Moim zdaniem był to konstruktywny, ładny tutaj dzień w nagrywaniu. I to na tyle. Chociaż nie przeczę, że jeszcze dzisiaj moje nagrywanie się nie skończy, bo w poniedziałek... Tak, ale też wyjątkowo muszę się gdzieś udać na początku. Jeszcze wyjątkowo. Na początku dnia i też mogę się nie wyrobić, a teraz wolę się już przygotować, żeby nie było kolejnego dnia spóźnienia. Więc na tyle, dziękuję za oglądanie, jak się podobało, wiecie co robić. Do następnego razu, cześć!